Politycy prowadzili kampanię wyborczą. Ze wsparciem przyszli im deweloperzy, oferując hojne datki. Politycy chcą odwdzięczyć się deweloperom, wprowadzając program dopłat do kredytów. W tym układzie dwóch rynkowych sił nikt nie myśli o tak skomplikowanych i niemożliwych do ogarnięcia w politycznych kalkulacjach zagadnieniach, jak popyt czy podaż. Ważne, by znów zarobić. Ważne, by znów wygrać wybory. Co z rynkiem? To nie jest ważne. Jaki wpływ na rynek mają decyzje polityków? Jak oceniają je uczestnicy rynku? O tym w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Derdzikowski. Dziś jest sobota, 7 września 2024 roku, a ja zapraszam Was na wiadomości dla nieruchomości. Ustawodawca nie ma pomysłu na rozwój obszarów wiejskich. Staje się on koncentrować wokół dużych ośrodków miejskich, licząc najpewniej, że problem wsi z czasem wymrze. Zasady dotyczące obrotu nieruchomościami, jak i budowy na wsiach są zaostrzane, przy czym w miastach mamy do czynienia z postępującą deregulacją. W jaki sposób wpływa to na rynek nieruchomości? Jak jego uczestnicy oceniają zmiany w przepisach prawa? Witam Państwa, Mateusz Kaczmarek, prawnik od gruntów i trudnych nieruchomości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada zmiany w obrocie gruntami rolnymi położonymi na terenie miast. Takie grunty miały być całkowicie wyjęte spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ministerstwo liczy, że w ten sposób wpłynie na zwiększenie podaży gruntów pod zabudowę, a co za tym idzie, zmniejszenie cen mieszkań. Zmiany te należy oczywiście ocenić pozytywnie, ale czy to na pewno taka rewolucja, jak zapowiada ministerstwo, i czy rzeczywiście może to wpłynąć na niekontrolowaną urbanizację miast, jak to zapowiadają niektórzy eksperci na pewnych portalach. Co w praktyce oznaczałaby ta zmiana? KOWR straciłby prawo pierwokupu, niepotrzebna byłaby zgoda KOWR-u na nabycie nieruchomości od 1 hektara w górę, nie obowiązywałby też 5-letni zakaz zbycia i obowiązek prowadzenia działalności rolniczej na nabytej nieruchomości. Zacznijmy od prawa pierwokupu. W przypadku nieruchomości od 3000 m2 użytków rolnych do 1 hektara powierzchni ogólnej KOWR-owi przysługuje prawo pierwokupu. W 2023 roku KOWR wykonał prawo pierwokupu w 42% przypadków. Na pewno nie jest zatem to czynnik, który wpływa na hamowanie inwestycji. Największym benefitem tej zmiany byłaby szybsza finalizacja transakcji. Na ten moment trzeba czekać miesiąc, aż KOWR zdecyduje, czy wykonuje prawo pierwokupu. Zgoda KOWR-u na nabycie. W przypadku nieruchomości o powierzchni od 1 hektara w górę wymagana jest zgoda KOWR-u na nabycie takiej nieruchomości. Dla przeciętnego Kowalskiego nadchodząca zmiana nie miałaby praktycznie żadnego znaczenia, ponieważ przeciętny Kowalski nie kupuje nieruchomości o tak dużym areale, zwłaszcza położonych na terenie miast. Zaryzykuję stwierdzenie, że dla deweloperów ta zmiana również ma marginalne znaczenie, ponieważ przez lata funkcjonowania tych ograniczeń deweloperzy już z nimi okrzepli i wypracowali modele, dzięki którym te ograniczenia praktycznie nie mają żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o inwestorów w grunty, to i oni wypracowali sobie modele, dzięki którym te ograniczenia nie są aż tak znaczące. Ale na pewno takie inwestycje staną się mniej uciążliwe. Zakaz zbycia i obowiązek prowadzenia gospodarstwa. Tutaj, jeśli chodzi o grunty położone na terenie miast, to wbrew pozorom ta zmiana również miałaby marginalne znaczenie. Już na ten moment ograniczenia te, jeśli chodzi o grunty w miastach, obowiązują tylko w przypadku nieruchomości o powierzchni od 1 hektara w górę. Tak jak już wspomniałem, przeciętny Kowalski nie kupuje tak dużych nieruchomości pod budowę domu. Natomiast wypracowane przez deweloperów i inwestorów modele sprawiają, że te ograniczenia nie mają aż takiego znaczenia, jak to się wydaje ministerstwu. Podsumowując, jeśli wejdą w życie zapowiadane zmiany, to na pewno sprawią, że obrót gruntami stanie się mniej uciążliwy. Ale na pewno nie przyczynią się do spadku cen mieszkań czy niekontrolowanej urbanizacji miast. W porównaniu z ostatnią reformą planowania przestrzennego, która znacząco wpłynie na zmniejszenie podaży gruntów pod zabudowę, a co za tym idzie wzrost cen mieszkań, proponowana przez ministerstwo zmiana nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Mateusz Kaczmarek, wiadomości dla nieruchomości. Dzień dobry, Lublin pozdrawia. Analizując strukturę powierzchniową działek na terenie miasta Lublina, należy zauważyć dosyć duże rozdrobnienie.
Charakterystyczne dla tego terenu są działki długie i bardzo wąskie, co wpływa zdecydowanie na obniżenie ich wartości. Jeśli chodzi o działanie ustawy ukurowskiej na terenie miasta Lublina, nie ma ona chyba większego znaczenia tutaj dla obrotu ziemią, dlatego że takich działek powyżej hektara nie ma dużo. Natomiast fajnie by było, gdyby miasta były całkowicie wyłączone spod działania tej ustawy. Na pewno by to spowodowało mniejsze rozlewanie się tych miast, a zagęszczanie powierzchni, które są jeszcze dostępne na ich terenie. Brak planu zagospodarowania na dużej części miasta wpływa na to, że inwestorzy mogą być zainteresowani tym terenem, a rozdrobnienie tych działek powoduje to, że są one łatwiej dostępne. Wyłączenie całkowicie działania ukuru spod miasta byłoby naprawdę dobrym rozwiązaniem, czego wszystkim życzę. Anna Słobek, Eldom Nieruchomości, specjaliści od gruntów Lublin. Osoby odpowiedzialne za niepokojące zmiany na rynku nieruchomości często wskazują na pośredników czy fliperów jako na osoby odpowiedzialne za wzrost cen. Obie te grupy są beneficjentami wzrostów cen, ale trudno oskarżać je o tak istotny wpływ na rynek. Mimo to dyskusja o wynagrodzeniach pośredników nadal jest otwarta. Z podobnym problemem spotkali się Amerykanie. Tam reguły rządzące pobieraniem prowizji zostały zmienione. Czy powinniśmy się wzorować na USA? Kto powinien wynagradzać pośrednika? Marek Szubzda, współwłaściciel ogólnopolskiego biura nieruchomości Express House. Uważam, że zmiany na rynku amerykańskim idą w bardzo dobrym kierunku, jeżeli chodzi o osoby poszukujące nieruchomości. Dlaczego? Do tej pory było tak, że prowizję płaciła jedynie strona sprzedająca swojemu agentowi, a on dzielił się z agentem strony kupującym swoim wynagrodzeniem, przez co de facto działali w interesie strony sprzedającej. Dzisiaj, jeżeli to poszukujący zleca poszukiwanie swojemu agentowi i mu płaci wynagrodzenie, to agent ten reprezentuje interes kupującego. Myślę, że to nie wpłynie jakoś znacząco na zmiany cen nieruchomości ofertowych, natomiast w trakcie negocjacji być może agent właśnie kupujący będzie mógł wynegocjować dużo większe rabaty czy obniżki cen właśnie przy transakcji i te ceny transakcyjne mogą być faktycznie niższe. Dziękuję bardzo. Od jakiegoś czasu w mediach amerykańskich, na stronach internetowych i w kanałach społecznościowych jest coraz głośniej o prowizjach agentów nieruchomości w Stanach. Jest to za sprawą m.in. ugody, którą podpisało Amerykańskie Stowarzyszenie Pośredników NAR w sądzie dotyczącą sposobu pobierania wynagrodzenia przez agentów nieruchomości. Wcześniej takie ugody były zawierane przez największe sieci nieruchomości działające na rynku w Stanach Zjednoczonych. No i są to ugody na niebagatelne wartości, bo to są kwoty kilkudziesięciu, a nawet kilkuset milionów dolarów. No i o co w tym wszystkim chodzi, jakie tutaj są zasady? No przede wszystkim to, że zmienia się sposób obsługi klienta przez agenta nieruchomości w Stanach. Dotychczas takim podstawowym modelem była współpraca polegająca na tym, że to klient sprzedający płacił jakby podwójną prowizję. Płacił ją na rzecz swojego agenta, a także na rzecz agenta obsługującego klienta kupującego. To było zazwyczaj po 3% na agenta, czyli łącznie około 6%. No i z uwagi na to, że już od jakiegoś czasu pojawiły się głosy, że to jest za dużo, że w innych krajach jest pobierana niższa prowizja, że jest dzisiaj powszechny dostęp do internetu, jest dużo łatwiej znaleźć nieruchomość na sprzedaż niż kiedyś, że generalnie kupujący nie wszyscy chcą tej obsługi agenta, no to rozpoczęto właśnie różnego rodzaju działania, które na finał mają w tym roku. W wyniku tych działań pojawiło się kilka takich ważnych kwestii dotyczących współpracy. Po pierwsze, agent sprzedającego nie będzie mógł narzucić swojemu klientowi zapłaty jakby podwójnego wynagrodzenia. Po drugie, klient kupującego będzie musiał zawrzeć umowę ze swoim klientem na wynagrodzenie. To wynagrodzenie może być również zapłacone od strony sprzedającej, ale nie może być wyższe niż to, które właśnie zostało w tej umowie uwzględnione. Po trzecie, te prowizje nie będą mogły być ujawnione w systemach współpracy między agentami, po to, żeby ten agent kupującego nie mógł podejmować decyzji o tym, jaką ofertę pokaże swojemu klientowi, właśnie kierując się prowizją.
Jakie są konsekwencje tego działania? No przede wszystkim jedno wielkie zamieszanie na rynku. Agencje dzisiaj szukają, jak wypracować praktyczne rozwiązania, które pozwolą im działać, współpracować i no, profesjonalnie obsługiwać swoich klientów. Po drugie, pojawiły się trudności, jeśli chodzi o podpisywanie umów z poszukującymi, no bo do tej pory nie byli oni przyzwyczajeni do tego, żeby zawierać takie umowy, a teraz te umowy się pojawiły, więc no, taka normalna niechęć ludzi do podpisywania umów. No i pojawiły się też okoliczności, gdzie po prostu na ostatnią chwilę na kolanie, na masce samochodu takie umowy są zawierane. Nie daje to odpowiedniego komfortu, jeśli chodzi chociażby o zapoznanie się z treścią takiego kontraktu. Czy w wyniku tego działania ceny spadną? Tak, eksperci tutaj wskazują, że niekoniecznie, a jeśli już to marginalnie, nie będzie to większa różnica niż 1%. Dlatego, że jakby to nadal decyduje sprzedający, kupujący o tym, jaką finalnie zapłaci cenę. Także część klientów może być zainteresowana, żeby mimo wszystko ta cena, ta prowizja była zaszyta w tej cenie, bo można ją wtedy sobie, mówiąc krótko, nawet skredytować. Więc w wyniku indywidualnych negocjacji i tak będą w ten sposób zamykali transakcje. No i jakby czy ktoś na tym finalnie zyska, no myślę, że dzisiaj wszystkie firmy oferujące marketing na tym zyskają, dlatego że wzrośnie rola portali ogłoszeniowych, wzrośnie rola wszelkiego rodzaju systemów marketingowych, dlatego że skoro klienci będą unikać pracy z agentami nieruchomości obsługującymi poszukujących, no to jakoś trzeba będzie z tymi ofertami dotrzeć do tych potencjalnych kupujących. Myślę, że również zyskają prawnicy, którzy będą obsługiwali sprzedających. Także najprawdopodobniej strumień pieniądza pozostanie na tym samym poziomie, a po prostu zmienią się beneficjenci. No i powoduje to troszkę zamieszania na rynku, dopóki po prostu procesy się nie poukładają. Czy ma to wpływ na rynek polski? No, my już od jakiegoś czasu działamy w takim systemie, w zasadzie chyba od zawsze, że to wynagrodzenie pośrednika nie jest płacone wyłącznie od strony sprzedającej. Takie sytuacje oczywiście są, ale one stanowią tylko część rynku, więc jeśli klient chce agenta w swoim procesie, no to musi po prostu założyć, że będzie płacił jemu wynagrodzenie. Także jeśli chodzi o przełożenie bezpośrednie na rynek polski, no to oprócz tego, że po prostu pojawiają się informacje o wysokościach wynagrodzeń amerykańskich pośredników i o tym systemie, jak to tam działa, w mojej ocenie nie będzie to miało jakiegoś fundamentalnego znaczenia na funkcjonowanie na naszym rynku. Agata Stradomska, Białe Lwy Nieruchomości, Agencja Nieruchomości. Jestem także autorką bloga Agata o nieruchomościach.pl. O tym, że wprowadzenie kredytu na start jest niemal pewne, jak i o tym, że nie ma na to najmniejszych szans, słyszymy już od kilku długich miesięcy. Problemem jest to, że źródłem sporu są politycy koalicji rządzącej. Z perspektywy osoby chcącej kupić mieszkanie czy wybudować dom, oznacza to dużą niepewność. Jakie są reakcje tych osób? Dzień dobry, Rzeszowa, witam Was, Magdalena Marcinkiewicz. Sytuację mamy, jaką mamy, jeżeli chodzi o program na start. Jest ogólny chaos, dezinformacja, postawa ustawodawcy jest jaka jest, wszyscy to widzimy. Jakby myślę sobie, że ludzie, którzy chcieli kupić nieruchomość, i tak są pogodzeni z tym, że nie mają co liczyć na ten program i na to wsparcie. Uważam, że potrzeba zakupowa jest i chcą ludzie kupować, w związku z tym korzystają właśnie z możliwości kredytowania się tak czy siak, już nie licząc na to wsparcie rządowe. Natomiast liczyłabym na to i uważam, że jest konieczna korekta cen albo przynajmniej wyhamowanie tego wzrostu ze strony sprzedających, ponieważ oni bazują dalej na informacji, że ten kredyt ma wejść, to ja nie będę schodził ceny, ja poczekam jeszcze. I to uważam za błąd. Cieszy mnie, że troszeczkę właściciele nieruchomości w blokach wielkiej płyty, szczególnie tego dużego metrażu schodzą z ceny, bo tutaj stosunek ceny do jakby jakości nieruchomości, a także wysokość odpłat administracyjnych i czynszów była absurdalna. I tutaj widzę jakąś małą korektę. Deweloperzy nie hamują z cenami, wstrzymali się z ich podwyższeniem, więc myślę, że nie ma co czekać na ustawodawstwo regulujące kredyt czy wsparcie rządowe, bo na razie go nie będzie.
trzeba kupować, bo może być tylko gorzej, jeżeli chodzi o wzrost cen i dostępność niewielkich metraży na rynku. Pozdrawiam, Magdalena Marcinkiewicz. Jestem doradcą budowlanym i uważam, że tani kredyt nie wpłynie na koszty budowy domów, chociaż rynek nie jest przewidywalny. To, przed czym chcę przestrzec, to aby nie podejmować decyzji o budowie domu tylko dlatego, że mamy dostępny tani kredyt. Wiele osób myśli, że wybuduje tanio dom, sugerując się kosztorysami na różnych stronach firm, które sprzedają projekty katalogowe. Niestety te kosztorysy są zwykle zaniżane. Przede wszystkim zawsze stawki są stawkami netto, do których trzeba doliczyć podatek VAT. Poza tym zazwyczaj nigdy nie są w tych kosztorysach uwzględnione wszystkie prace. Kosztorysy często nie uwzględniają kosztów wykonania instalacji, ogrzewania, instalacji sanitarnej, elewacji, termoizolacji poddasza i tak dalej. Te wszystkie prace mogą wynosić nawet 200 tysięcy złotych lub nawet więcej. Dlatego nie wierzymy w kosztorysy, które są w internecie. One nie mają znaczenia. Znaczenie ma to, ile będzie kosztował budynek, który ty chcesz wybudować. Musisz mieć projekt, musisz mieć kosztorys, może pomóc projektant, kierownik budowy, kosztorysant. Musisz do wszystkich wydatków doliczyć jeszcze koszty związane z organizacją działki, przyłączy i tak dalej. I dopiero wtedy, kiedy będziesz miał całą sumę i będziesz czuł, że stać się na budowę domu, dopiero wtedy udajesz się do banku po korzystny kredyt. Przy okazji wskazówka, złóż kilka wniosków kredytowych. Nie jest prawdą, że złożenie kilku wniosków obniża twoją wiarygodność, obniża twoją zdolność kredytową. To jest dość częsty mit. Bez obaw składaj kilka wniosków i mam nadzieję, że już niedługo rozpoczniesz budowę swojego wymarzonego domu. Pozdrawiam, Sławek Zając, doradca budowlany, serwis Jak się wybudować i nie zwariować. Od poniedziałku do czwartku, czyli od 9 do 12 września, odbywać się będzie szkolenie online zatytułowane Inwestowanie w planowanie. Podczas szkolenia wspólnie z Iwoną Wierzbicką odpowiemy na pytania związane z nowelizacją planowania przestrzennego oraz poszukamy skutecznych sposobów na wykorzystanie jej do inwestowania w nieruchomości gruntowe. Bilety na szkolenie dostępne są na stronie www.szkolenia-nieruchomości.pl. W poniedziałek 16 września w Warszawie odbędzie się długo wyczekiwane szkolenie stacjonarne z Dominikiem Mazurem. Jego tematem będzie skuteczna komunikacja z klientem sprzedającym na rynku nieruchomości. To przydatna umiejętność, by skutecznie panować nad cenami w swoich ofertach i nadal utrzymywać płynną sprzedaż. Bilety dostępne są na stronie www.szkolenia-nieruchomości.pl. Planowane wstępnie na 13 września spotkanie pod marką ReFriday przenosimy na 20 września. Będzie to kolejna szansa, by spotkać się w luźnej atmosferze i porozmawiać o rynku nieruchomości. Szczegóły wydarzenia będą publikowane w mediach społecznościowych na kontach Alehatura oraz Szkolenie Nieruchomości. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Nieruchomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.